Witam was wszyscy twardziele i ludzie z Tytanu z oświetlonych Jakuszyc, przynajmniej na starcie mojego półmaratonu, który tutaj nieraz już robiłem. Ciemna noc jeszcze, godzina 5:55. Tak, będziemy zaraz startować w ten ciemny las, który jest tylko z brzegu oświetlony. Będziemy świecić oczywiście światełkiem, także słuchajcie, zima jest tu, zima jeszcze trzyma, wiatry straszne wieją, chociaż tutaj troszeczkę mniej są odczuwalne, ale na otwartych przestrzeniach pewnie będzie wygwizdów tak zwanych. Ale nic, nie trzymam dłużej tego telefonu w ręce, bo po prostu zaraz mi ręka odpadnie. Także zobaczymy się w międzyczasie. Dla osób, które chcą zobaczyć, jak to wygląda o godzinie 6:10, to tak, jeszcze biegniemy ze światłem na głowie. Pełno śniegu. Na trasie mamy szczęście udeptany śnieg, więc się w miarę lekko biegnie, ale wiadomo, warunki o każdej porze roku mogą być inne, za parę kilometrów także mogą się one zmienić. Dalej, wraz tu więcej drzew, 6:50, jest już jasno, ale tak się teraz biega, że zapadamy się, co ruszy śnieg, ale trening musi być, bo wśród stopni musi być wytrenowane, na chwilę stędzie staw skokowy, więc idziemy tutaj w stronę chatki górzystów. Proszę bardzo, takie do poranku, no nie da się wycenić w żaden sposób. Ale już na tego wszystko widać, to jeszcze 1,5 kilometra w górę. Tak, później w las, więc już będzie lepsza droga. Dotarliśmy do mostku, więc droga w miarę wytyczona, chociaż jak widać, zaśnieżona ostro. Hala i zeszła. Chatkę górzystów i pierwszych ludzi, których spotkałem dzisiaj na szlaku o godzinie 7. Są to troje już narciarzy biegowych, ale widoki z słońca, moi mili, nie do podrobienia. Zobaczcie, zobaczcie. Lekkie zwolnienie ruchu, bo tu się ciągle człowiek zapada. Rynna po narciarzach biegowych też nie pomaga. Po boku jest po prostu zbyt miękko. Lepiej iść szybciej, energiczniej niż biec, bo wtedy pół kroku i tak do tyłu się robi. Ale mamy już 11,5 kilometra. Zaraz będzie ostatni podbieg, taki dosyć ostry pod górę, po tym jak tutaj dotrzemy i później już z górki do parkingu. Najdłuższy i najwyższy punkt na trasie, rozdroże izderskie osiągnięte. Mówię najwyższy, ale nie wiem ile tutaj jest. W każdym razie teraz już będzie z górki na pazurki, czyli brodzenie śniegu, ale już po płaskim i z górki.
kilka słów do mikrofonu od plastelinowego człowieka z tytanu dla wszystkich twardzieli i ludzi z tytanu. 20 pękła. Moi mili, jak powtarzam, zawsze jest pogoda na bieganie, zawsze jest pogoda na trening. To nie biegacz wybiera pogodę, tylko pogoda wybiera biegacza. W jakim sensie o tym mówię? Trzeba się odpowiednio ubrać, tak jak ja dzisiaj z takim golfikiem. Przez większość drogi biegałem, bo jest na minusie, no i wieje. Kurteczka, buciki, akurat nie są krosy, ale trochę wody, trochę śniegu w butach, nie zaszkodziło nikomu. Odpowiednie krosowe buty z traktorem na śnieg, na lód i biegniemy. Także w tym sensie to pogoda wybiera biegacza, bo pamiętaj, zaplanujesz swój trening, nieważne jaka jest pogoda, wyjdź, zrób to. Jakbyś... Znałem nie to co trzeba. Wyjdź, zrób to. Nawet jeżeli miałbyś skrócić trening, to po prostu wyjdź z domu. Ja dzisiaj wyszedłem, chociaż strasznie wiało i bałem się, że to nie będzie pogoda na bieganie, ale mimo zapadania się gdzieś tam w śnieg, czasami po kolana, dałem radę i podobny wynik jak to zrobiłem w czerwcu, tutaj będąc, gdy były warunki biegowe idealne. Na śniegu się zupełnie inaczej biega, wiadomo, jest poślizg, jest dreptanie w miejscu, więc tak to jest, a nie inaczej, ale polecam Jakuszyce. Każdy musi wybrać swoją drogę, czy narty biegowe, czy zjazdowe, czy spacerowanie, bo to w zależności od wieku, każdy ma jakieś ograniczenia. Wybierzcie swoją drogę, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście. Mówi wam to plastelinowy człowiek z tytanu. Pozdrawiam z Jakuszyc.